Ada. Mogę skorzystać z tej windy. No czekajcie, sobie zapiszemy. No, taki chuj. No, tam to też nie wejdę. Spokojnie, Leon już idzie na ratunek. Zostań bohaterem we własnym ścieku. AMD na pewno będzie miał. Zresztą nawet jeżeli bym został przy jednym PC-cie, tylko po prostu kupiłbym mocniejszego, to też bym dał sobie, wpakował do środka AMD procesor. Zdecydowanie lepiej też wypada przy tych wszystkich renderingach procesor AMD od Intela. Czekaj. No zawsze to powtarzam. Dobrze, że nie wpadł jeszcze na pomysł, żeby transmitować przez grę jakiegoś zapachu do gracza. A może kiedyś się doczekamy. No dobra, brakuje tu jakiejś części, pokrętła. No ale to już wiemy, gdzie mamy iść mniej więcej. Jeżeli takowe pokrętło znajdziemy. No ale teraz pytanie za miliard punktów. Nie, czekajcie, moment. Skąd ja? A nie, myśmy zaskoczyli. Tak? Nie? Myśmy przyszli stąd. I teraz możemy iść w lewe albo w prawe. Ale chyba lewy kanał jest zamknięty. Dobrze, że przyszliśmy. A już wiem, do czego tutaj doszło. Przez to, że zamontowałem dłuższą lufę, to też więcej pocisków wchodzi, bo już 8 załadowałem. Kto to jest? To jest jakiś agent Pepe. Zawsze jest żołnierz sił specjalnych. Mają do gry wrzucić niedługo darmowe DLC. Podkreślam, darmowe DLC, które ma pokazywać perspektywę tych wydarzeń, znaczy pokazywać te wydarzenia aktualne, co się dzieją z perspektywy trzech osób, którym nie udało się przeżyć i co one przeżyły, zanim zginęły. Muszę ci uwalić, albo dobra, w łeb celuję. Shotguna podnosi, nie ma przenikania przez obiekty. Trzeba oddać Capcomowi, że naprawdę dopracowany produkt zrobił. Z dbałością o szczegóły, z dbałością o detale i z bardzo ładną grafiką. No dobra, tu też nie wejdziemy.
Tak nie do końca o to mi chodziło. Ale dobra, może na razie tam nie musimy iść. Idziemy wpierw tutaj. Pod względem wydajności w grach na pewno jest lepszy, ale AMD-ki pod względem wydajności przy streamowaniu właśnie stricte oraz przy renderowaniu filmów wypadają o wiele, wiele lepiej. Tylko że jest kolejny minus taki, że są trochę bardziej zasobożerne. To jest właśnie to. Czasami strzelisz w łeb, łeb odleci, czasami nie strzelisz w łeb, łeb nie odleci. Kurde, to też są zamknięte drzwi. Do cholery jasnej, trzeba jednak iść tędy. Dobry. Też jest zamknięty? O, dobra, no to chyba... O, okej, tu jeszcze możemy zejść. No, Leon, wreszcie wpadłeś na pomysł, żeby latarki użyć, ale ty jesteś przekoksu. Kosa. Wezmę, ale nie używam. Na razie nejdzik na wyposażeniu. Tu nic. No, powolutku kończą się nam opcje. Tam nie idziemy. A jednak nie, no musimy tu iść. Może idzie wejść tutaj? Nie. W Amnezji były takie fragmenty, gdzie coś pod wodą próbowało cię pożreć. Pytanie, czy ja mam w to strzelać i to rozdrażniać, podrażniać? Czy może jednak podejść? Cholera jasna, to cały czas... Kuźwa, to wyżyguje jakieś małe gówna. Żryj! Może jeszcze jeden. Żryj! Chyba nie, tam jest następny. Ten wirus to jest całkiem... Ciekawe, jak w ogóle to działa, że raz zamienia się... Nie, to pewnie każdy gatunek się w co innego zamienia. Ciekawe, co to było pierwotnie. Co zamieniło się w takie szkaractwo? Szczur? Tak właśnie mam non-stop na kiblu. Przerąbana sprawa.
Nikomu takiego czegoś nie życzę. O kurde, może jednak za chwilę zjedziemy do jakiegoś głębszej części tego laboratorium, które może zachowało się w trochę lepszym stanie. Aczkolwiek do tego wagonika już bym nie wsiadał. Przypominam, że gdzieś tu grasuje ten cały tyran. No zaraz, zaraz, my tu przecież... Tam spadła Ada Wong. Ciekawe, czy jest tu gdzieś ta figurka jeszcze do zestrzelania. Pewnie ominąłem, pewnie nie zestrzeliłem wszystkich. Ciekawe, jaki jest bonus za zestrzelenie wszystkich figurek. E-mail do kwatery głównej Umbrelli. Dyrektorze. Rokamy się kolejnym, proszę jak najszybciej przesłanie nam pomocy. Sytuacja jest beznadziejna. Nas zostało skażone wirusem. Ameryki mnie żyją. Miałem potrzeby kaszlu. Dlaczego pan nie odpowiada? Dyrektorze Owens, to pan stoi za tym. Jakie jest hasło? Tego nie wie nikt. Chyba, że gdzieś jest tu zapisane. Bo to oczywiście jest kolejna z zagadeczek. Nie trzeba wcale tej szafki otwierać, ale korci strasznie, żeby ją otworzyć. Chyba, że ktoś do śmieci już włożył kartkę z kodem. W drukarce się zaklinowała. Chyba nie. Może ewentualnie coś na wagoniku? Nie, aż tak bardzo mi się wracać nie chce. No nie wiem. Może coś znajdę na dole. Kurde, tylko że jak ja zajdę na dół, to już chyba nie będę mógł wrócić. Myślałem, że może będzie UMB, że Umbrella. Ale nie wydaje mi się. Nie mam pojęcia. Nie wiem, chyba idę dalej. Nie będę tu stał i się zastanawiał. Witam. Czy mam się spieszyć? A dobra, niech ginie. Mapa kanałów. Pokój monitoringu i tu możemy znaleźć amunicję. Tędy mogę przejść i coś uruchomić. Dobra, na razie tego nie uruchamiam. Na razie robię reconnaissance. Gdzieś tu leżała amunicja, dawaj ją.
I mamy też zapisywanko. Ulotka firmy kanalizacyjnej. To graty, Wojtek. Dołączam się. Tu możemy odpalić tą kasetę VHS. Użyj. Zobaczmy, co tu się wydarzyło. Dobra. To my możemy iść sobie tutaj i tu chyba będzie kolejna zagadeczka związana z otwarciem drzwi. Najprawdopodobniej. O Jezu. Będą nam potrzebne... Dobra. Wygląda na to, że wieża i skoczek są na tej samej ścianie, a Gonies oraz Królowa nie stoją obok siebie. W Call of Cthulhu też była jakaś zagadka związana z szachami, a ja jestem znakomity w szachach. Wygląda na to, że wieża i skoczek... Jeszcze raz. Wygląda na to, że wieża i skoczek są na tej samej ścianie, a Gonies oraz Królowa nie stoją obok siebie. Oprócz tego Królowa i wieża były naprzeciwko siebie. Okej. Okay. Otwieranie drzwi do sektora U. Przy ostatniej szalonej zmianie warty zgubiłem to coś z instrukcją otwierania drzwi do sektora U. Wiem, że trzeba wsadzić po jednej wtyczce do każdego terminalu, ale jeśli ktoś pamięta, gdzie trzeba je powtykać, będę wdzięczny za udostępnienie informacji na tej tablicy. Znajdź wtyczki. No to nam wtyczek jeszcze i tak brakuje, więc pójdziemy w drugą... O Boże! Teraz dopiero zauważyłem, no i teraz się zgadza. A brakuje oznaczeń. Oczywiście to nie mogło być zbyt proste. Jeszcze raz sobie to przeczytam. Wieża i skoczek są na tej samej ścianie, a Goniec oraz Królowa nie stoją obok siebie. Oprócz tego Królowa i wieża były naprzeciwko siebie. Dobra, idziemy zobaczyć po drugiej stronie, czy są jakieś wtyczki. Ciekawe, gdzie się zapodział ten duży. Czekajcie, pójdziemy wpierw tu, bo to jest ślepa uliczka, chyba. Sorry. O Boże, jaki labirynt pomieszczeń tu jest. Jesus Christ. Dobra, ten ziomek pewnie wstanie, bo on pilnuje roślinki. Ale prewencyjnie do niego strzelę. Tak myślałem. Bo to już użyłem. Mogę wyrzucić. Dobra, zajebiście. Dwa w lewo,
12 w prawo, 8 w lewo. 2, 12, 8. 2 w lewo. Raz, 2. 12 w prawo. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 i 8 w lewo. Czy ja dobrze kręcę? Oczywiście, że mi się strony pojebały. Moment. Raz, dwa. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Co teraz, trzy sloty zajmie? Nie, dwa. Ja nie potrafię lewo, prawo. To jest zbyt skomplikowane na mój ograniczony mózg. Jako, że mamy nowy shotgun, to ja się tylko cofnę, szybko zapiszemy. I przy okazji zostawię sobie trochę badziewia w skrzyni. Najpierw zostawię badziewie w skrzyni. Czego ja nie potrzebuję? Tej roślinki sobie na razie zostawimy. Przechowaj. Prostrzelniczy. Mamy mnóstwo tych ziół. Dwie apteczki aż, także zachowałem trochę dużo mimo wszystko. Trochę sporo bajerów, szmerów. Redukuję odnoszone obrażenia. Mamy dwie takie same miksturki. To jedną schowam. Dobrze. Teraz w sumie zastanawiam się, czy to jest jakaś poboczna może. Nie no, to jest pomieszczenie z głównym. Nie, tu tędy chyba trzeba będzie przejść, tak czy siak. Brakuje wtyczek, więc. Zróbmy wpierw ten exploring. Co sądzicie o tych nowych mapkach turniejowych, bo my znamy są naprawdę... Ja myślałem, że Sub-Zero jest zajebistą mapką turniejową. I co zrobili? Zabrali mi je. Teraz znowu dodadzą, znowu będę się przygotowywał i ogrywał i znowu mi zabiorą. Narzędzia. Dobrze, tu nie wejdziemy, bo nie ma tej bransolety. Bransoletę ma pani Wong. Poniższy przenos. Kod jest zapisany kredą na bocznej. A to my już sami to odkryliśmy. Nie potrzebowaliśmy notatki do tego. Jezus Maria. Nie wiem. Widziałem po świata, myślałem już, że to jest ten duży frajer. Ale on tu na pewno grasuje. Chodź, wejdź. Unieszkodliwię cię. W sumie mało już mam pocisków do shotguna. Zginął. Od strzału w kolano.
Cholera, co znowu jest to bydle. Nie idziemy tam. Tu się przyda narzędzie, co nie? Chyba będziemy mogli je zabrać z powrotem, bo tam widzieliśmy jeszcze jedne drzwi. Nawet automatycznie nam wróciło do ekwipunku. Mądra gra, mądra gra. Poczciwa, mądra gra. Okej. No i teraz jakie my tu mamy opcje? Możemy sobie zejść na dół. Po roślinkę. No, ja bym Leon uważał. Bo wyskoczyło jak obcy. Można was z czymś jeszcze połączyć? Nie. A tak, z ciekawości sobie postrzeliłem. No nie. Już nie wrócę, prawda? Jaki jest sposób na tych dziadów? Gdzieś ja nie mogę z każdym walczyć. Nie mam tyle granatów, żeby... Bo muszę widzieć, co tam się na mnie czai. A jak wtedy coś na mnie wyskoczy na pysk, no to wtedy po prostu zobaczycie, jak nieznany streamer ginie na wizji. Zobacz wideo. Nie mam pojęcia, jak przejść obok tego chujstwa. Chciałem to... Dobra, wiem, że trzeba mu strzelać w oko. Oko Saurona. Łamo. Jeszcze żyga tymi swoimi. No chodź. Co, ja po prostu będę spierdalał. Nie dość, że nie mam amunicji. Dużo was tu jest, generalnie. No dalej, nóż. O Boże. Idź, idź Leon, idź, spieprzamy stąd, bo tu jest... O fuck. To jest ten moment, w którym chyba ginę. Uciekamy, uciekamy stąd. Dawaj, biegnij. Idź. No czemu ty się zatrzymujesz, debilu? Tak, nie wszyscy mi narzygają po prostu. To jest nawet gorsze niż Sugerus One Cup.
O, dobra. Ten już nie narzygał. Jak ja mam tędy przejść? I jesteśmy z powrotem tutaj. Elegancko. A ja nie mam ze sobą tego narzędzia. O Jezu, co to było? Tego nawet nie ma co otwierać na razie. Nie, stop, zaraz. Boże, dobra. Ostatnio tego kwiatka nie zwróciłem uwagi na niego. To chyba tu nam się przyda ta cała mieszanka ziół, dzięki czemu będziemy bardziej, jeżeli zażyjemy, będziemy bardziej odporni na zatrucia. Okej, zmiana strategii wobec tego. Nie pójdziemy sobie na dół, tylko tym razem pójdziemy w górę. A co czeka nas na górze? Trochę umarłem w środku. Bo tu się nie da. No to idziemy. Nie mam miejsca, cholera jasna. Anuluj. I teraz robimy miksturkę. Przywraca całe zdrowie. Chroni przed trucizną na jakiś czas. Nie czekać, a tu usuwa toksyny, redukuje odnoszone obrażenia i chroni przez truciznę na jakiś czas. No to tak trochę szkoda mi zużywać. A taki. Ja mam ten cholerny nawyk oszczędzania, i później zostaje mi tyle rzeczy w ekwipunku na koniec gry. Dobra, używamy na razie tego. Jazda, musimy się pospieszyć. Dawaj. Ale on mnie nie widzi, czy co, o co tu chodzi?
No nie! Tam jest zrobił. Zobaczcie, jak ja to jest cholerstwo wytrzymałe, no. Ile już pocisków? Jednego zabiłem, mam dwa pociski do Digla. Może teraz dam radę przejść? Jak on się zamachnął. Dawaj! Brawo, Leon, jesteś zajebisty! Poprzednim razem tyle problemów. Nie ma pocisków, ale szopa trzeba zastrzelić. Powiedzcie mi teraz, że muszę się wrócić. A, bo każda jakby świeca to jest figurka szachowa. A co ja tam widzę za bajer? No dalej. Nie mogę użyć. Myślałem, że może klucza mi pozwolą użyć, ale nie. To jest, czy to jest flamethrower? Tak, to jest flamethrower, ale... Nie. Część elektroniczna. Król. Czy tam królowa. No, to jest król. Nie, to jest królowa. Tak właśnie wygląda moja znajomość figur szachowych. No ale dobrze, czyli mamy... Tu możemy włożyć z powrotem królową. A tu nam król niepotrzebny. No dobra, no to mamy jedną. I nie mamy miejsca na... roślinkę. No to trudno, roślinko, zostajesz. No tylko nie będę mógł zabrać jej ze sobą, co nie? Tak właśnie wszyscy reagują na mój szpetny ryj. Dobra. Czyli teraz tak. Muszę zrobić miejsce. Muszę coś wypieprzyć. Chociaż czekajcie, może nie będę musiał. No patrzcie, co za... No pociechałem mu głowę jak ten gościu, co... chciał wyglądać jak popek. I teraz tak. P
Pytanie teraz za miliard punktów, gdzie ja to wszystko kuźwa zmieszczę? Pararara, co wyrzucić? Nie wiem. Wszystkiego szkoda trochę. A coś do mnie idzie. Więc jednak robimy tak, wyrzuć. A ciebie chciałbym... Nie, ja bym chciał ciebie tylko przenieść. O, świetnie, doskonale. No dawaj. No co za gnojek. Okej. Nie mam do niczego amunicji, więc i tak będę musiał popierdalać sobie z miotaczem płomieni. Tylko teraz muszę zabrać ze sobą jeszcze te wszystkie cholerne wtyczki. Tak czy siak. I na to też nie mam, tylko jeden slot. Dobrze, co my tam? Gniazdo wtyczki, gniazdo... A jak ja w ogóle wrócę? W jaki sposób? No tam się nie dało przecież wrócić normalnie chyba. Tym dolnym kanałem. Nie widziałem tam możliwości wspięcia się. Ten kluczyk też mi jest potrzebny. Chyba zaraz proch strzelniczy wyrzucę. Wyboru, muszę coś wypieprzyć. Przewraca średnią ilość zdrowia. Tu mamy co? Przewraca całe zdrowie. Przewraca całe zdrowie. No to sorry. O Jezu, zawsze mi się pomyli klawiszologia. Wyrzuć. Yes. Nie wiem, co robić. Ale jestem jednak inteligent. Dobrze, tylko teraz, szanowni państwo, co my musimy teraz wykonać, żeby wrócić z powrotem przez ten cholerny ściek? Yo. Teraz po prawdzie mogę wszystkich zjarać zajebistym miotaczem płomieni, ale no zapraszam, niech tu podejdzie. Flammenwerfen. Oła! Cholerny śmieć. Czy ja mogę prosić o spłonięcie? No kuźwa, i drugi przyszedł.
Zajebiście, jeden spłonął. Flammenwerfen. Ała. No nie, narzyga mi. Chociaż nie, jeszcze nie. Tanio skóry nie sprzedam. Ale popieprzone kreatury. Ale dałem im ostro w palnik. I tędy chyba damy radę wrócić. No właśnie. Naprawdę. No i co, cieniasie? Nie jesteś już taki mocny tutaj. No i gdzie on teraz jest? Z lewej czy z prawej? Czy ryzykować przejście, czy się zesram? Oczywiście, że się zesram. No i się skończył Flammenwerfen. Nie mam już miotacza ognia. Wszystko wybombałem na te stwory. Co nie zmienia faktu, że trzeba i tak się cofnąć i zapisać. Bo czynimy postępy, słuchajcie. Czynimy postępy, mamy dwie świece, które trzeba już wstawić na miejsce. Ale to nie są wszystkie, niestety. No chyba mnie nie zabije, ale byłby przypał, gdybym teraz zginął. Noża już nie mam, no tak, straciłem na potworze. Do wszystkiego zero. Jeden pocisk do Digla, słuchajcie. No nie mam tu za wiele rzeczy niestety, ale mogę przynajmniej zapisać grę. I zagadki jeszcze nie wykonamy, ale mogę przynajmniej wstawić te świece w odpowiednie miejsca. Więc tak, tu się zgadza, jest dobra wstawiona. Tu się nie zgadza chyba. Jeszcze raz, jak brzmiała ta zagadka? Wieża i skoczek są na tej samej ścianie. Goniec i królowa nie stoją obok siebie. Królowa i wieża były naprzeciwko siebie. Nawet ja wieży nie mam. Mnie interesuje teraz król i królowa. Na to, że wieża i skoczek są na tej samej ścianie, goniec oraz królowa nie stoją obok siebie. Nie pamiętam, które było które.
dobra. Na razie wstawię je na chybił trafił. Bo i tak muszę, później będę się tu bawił z tym. Muszę znaleźć jeszcze wieżę. Wiem nawet, którędy chyba trzeba iść.